Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Jak widać, znowu otwarta szafa. To już chyba będzie jakaś tradycja, po prostu otwarta szafa na naszych vlogach zawsze musi być. Aktualnie zbieramy się na samolot. Lecimy dzisiaj do Irlandii, do naszej rodzinki. Pewnie ich kojarzycie z vlogów, być może z jakichś challenge z kuzynami. No i właśnie ich lecimy odwiedzić, ponieważ w poniedziałek zaczynają mi się ferie, jest czwartek, wiem, ale inaczej nie mogliśmy ustawić lotów, żebym po prostu jeszcze chodziła do szkoły. Aczkolwiek te dwa dni laby, tak można sobie przymknąć na to oko. Chociaż ostatnio doszłam do wniosku z tatą, że dość długo mnie nie było w szkole, ponieważ najpierw była przerwa świąteczna, która trwała te dwa tygodnie. Potem byłam przez tydzień chora, przez pierwszy tydzień po świętach nie chodziłam do szkoły. Teraz byłam w poniedziałek i przez dwa dni znowu nie byłam w szkole, ponieważ był smogowy alarm i władze naszego miasta stwierdziły, że w tych dniach do szkoły chodzić nie musimy, wszystko będzie usprawiedliwione. No więc na lekcjach były dwie osoby, nie wnikam. No i w sumie teraz znowu przez dwa dni ostatnie szkoły mnie nie będzie. Więc no ładnie sobie robisz, Paulina, ładnie, ale nie jest źle. Naprawdę, tym bardziej, że przed feriami już w sumie od świąt praktycznie oceny wystawione, więc większego problemu nie ma. No ale tak już was nie nudząc o tej szkole, ponieważ zaczynam ferie, zbieramy się do odjazdu, ponieważ lecimy z lotniska w Krakowie. Kochani, czekałyśmy na paczkę i w sumie bałyśmy się, że nie dotrze ona na czas przed naszym wyjazdem. I tak naprawdę picem przed wyjściem przyszedł kurier i dał nam paczuszkę. No i co? Pokażemy wam, co tam sobie zamówiłyśmy. Dzień dobry, kochani widzowie. Witam się. Bo ja ci tak niefajnie cię teraz tak skamerowałam. Witam was, kochani widzowie. To ja w nowej odsłonie. Wczoraj byłam u fryzjera i niestety nie jestem zbyt zadowolona. Prawdopodobnie w komentarzu napiszecie mi, że ostatnimi czasy wyglądałam dużo lepiej, ponieważ miałam dużo lepiej obcięte włosy, no ale no niestety, fryzjer, którego mi polecono, obciął mi grzywkę. Ja już byłam przyzwyczajona. Ja już byłam przyzwyczajona do mojego wyglądu z grzywką, ponieważ wiecie, że pół roku temu miałam dokładnie podobną fryzurę. Ale już ostatnimi czasy już miałam taką fajną grzywkę, którą mogłam zaczesywać na prawo, na lewo, do góry. I tak się właściwie z tym dobrze czułam, a ten fryzjer mi ściachał moją grzywkę i znowu przez 2-3 miesiące będę chodziła właśnie tak. Nie jestem zadowolona, w ogóle dzisiaj mam cały dzień z tego powodu zły humor. No, ale bardzo zły, naprawdę. No ale dobrze, zobaczmy, co mamy w paczuszce. Kręcisz, Paulinko? Kręcę. Kręcisz, Paulinko. Kręcę. Mamy tutaj piękną widokówkę. Zamówiłam widokówkę, fajna, nie? Żadna z nas nie jest na tej widokówce. Ale my tutaj mamy... Mamy tutaj, kochani, takie pudełeczka. I taką saszetkę. Taka saszetka. Pewnie na to, co jest w tej... Dobra, pokażmy, co tutaj jest. Marka Klus. Mój zegarek! Zobaczcie, jaki cudowny! Ten jest twój? Tak, ten jest mój. To czekaj, ja ci wyciągnę. Jak już ty trzymasz kamerę, to ja wyciągnę. Piękny zegareczek. Cudowny jest, naprawdę. Jak go zobaczyłam na stronie, to stwierdziłam, że koniecznie muszę go zamówić. Piękny. Załóż, Paulinko, zobaczymy, jak pięknie wygląda już założony na ręku. Cudowny. No ładny zegareczek, ładny, taki delikatny. Tak, szukałam sobie właśnie zegarka w takim różowym złocie, ponieważ kupiłam sobie bransoletkę w wakacje również w takim kolorze i chciałam do kompletu właśnie zegareczek. A teraz pokaż ty swój. No, tak. Ty już jesteś ubrana w ciuszki już wyjściowe, a ja jeszcze jestem po domowemu. Ja mam czarny zegarek.
Tak się prezentuje mój zegarek. A tak się prezentują oba. Ty pokazujesz zegarek czy paznokcie? Zegarek. Znosimy już wszystkie walizki. Zaraz opuszczamy nasze mieszkanko. Ale tak zauważyłam, kochani, że ten mój nowy zegarek tak mi świetnie pasuje do tej stylizacji dzisiejszej. Tak. Tak. Trzy razy, no tak. Tak, trzy razy tak dla mojej stylizacji i dla tego zegarka. A to jest sweter, który był na holu, bo ja ci go zamówiłam i zobaczcie, jak super to wygląda. No, ale ja nie wiem, czy który odcinek się pojawi najpierw. No, czyli nie wiem, czy widzowie widzieli już. Ale no to wiedzą już, jaki super sweter zamówiłam, więc możecie się domyślić, jak super będzie ten odcinek. Widzisz, jak wybrnęłam? Tak. Dobra, dziewczyny. Dziewczyny muszą iść. Ale się odbija światło w tych okularach. Mam w ogóle jakiś good face day dzisiaj. Tak? No, taka skromność. A nie ta fryzura, Boże, jestem załamana. Nie załamuj się. Pocieszę. Dobrze. Dobra, lecimy, tata się denerwuje już. Przez chwilę spałaś, co? No. Teraz jesteśmy w drodze na lotnisko. No i już właściwie dojeżdżamy do Krakowa. Jeszcze z 15 minut, tak? Tak. Na taki wagon, że tak. Czyli za 15 minut na lotnisko. Głodna już jestem. Tam masz kłaczyki. Ja też jestem głodna w sumie. I don't with young children must hold their hands while on the ramp and on the air traffic steps. Please use the handrail provided. Oglot samolot Ryanair. Do wyjścia 18. W pierwszej kolejności prosimy pasażerów, którzy wykupili pierwszeństwo. Co? 04 z przodu. Że może mało tutaj teraz widzicie, aczkolwiek jesteśmy już przed domem. Chcemy teraz spędzić ten czas z rodziną, bo jesteśmy świeżo po przylocie, dlatego nie będziemy nagrywać niczego w środku, dlatego stoimy właśnie przed domem. Już widzicie tam Kacperka, który macha, że mam już iść do środka, bo się niecierpliwił biedny, kiedy też ta jego kuzyneczka przyjedzie. No i już jest. Bezpośrednio dotarliśmy. Muszę wam tylko powiedzieć, że ja chyba mam słabą głowę, ponieważ źle znoszę wszystkie anomalie ciśnieniowe. Wtedy mnie zawsze boli głowa, było mi w ogóle niedobrze, także sama końcówka lotu była dla mnie nieprzyjemna. Ty co możesz o tym powiedzieć? Że śnieg pada, śnieg z deszczem pada. Samuś biedny wyszedł z domu, bo też chciał być na vlogu. Mamy Samusia, mamy Kacperka. Moje urwisy. I mamy kotka w oknie. Pokażę tylko kotka w oknie. O, to jest gdzie? O, kotek uciekł. Był, ale uciekł. Dobra, to tak. Kończymy. O, kończymy, kochani. Do następnego. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani. Bajo, czekajcie na vlogi z Irlandii. To ten kot.